Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich turbo serdecznie na kanale do Diabła z grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku recenzja gry Dragon's Dogma 2, czyli porozmawiamy sobie na temat tego, no muszę przyznać, że dość kontrowersyjnego przez aferę z mikrotransakcjami tytułu. No ale dzisiaj będzie taka pełna recenzja, słuchajcie. Dlatego zaczynajmy. Na samym początku powiedzmy sobie może w ogóle, czym jest Dragon's Dogma 2. Moi drodzy, jest to sequel gry, która ukazała się jakieś 12 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, o tytule. Uwaga, uwaga, nie uwierzycie w to. Dragon's Dogma 1, Dark Arisen. I powiem wam tak, a propos pierwszej Dragon's Dogmy. Pograłem w nią jakieś 8-9 godzin, ale podczas całej tej mojej rozgrywki czułem się jakbym był takim kurczakiem z odciętą głową. Po prostu biegałem we wszystkie strony, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Podobał mi się ten tytuł, ale aczkolwiek nie potrafił tak mnie jakoś w pewien sposób ująć, tak? Żebym się w nim kompletnie zatracił i eksplorował ten świat. Dlatego w momencie, w którym dowiedziałem się na temat części drugiej, no to muszę wam przyznać tak szczerze, że nie miałem jakiegoś mega mocnego hype'u na ten tytuł, jednak to się zaczęło zmieniać w momencie, w którym zaczęliśmy zbliżać się coraz mocniej do jego premiery. Moi drodzy, na samym początku jeszcze za kod do gry chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Cenega Polska, jednak nie stanowi on absolutnie wynagrodzenia za te recenzje. Dobra, zacznijmy od fabuły. Słuchajcie, jeżeli mam być z wami szczery, no to fabuła jest chyba dla mnie tak naprawdę jednym z największych minusów Dragon's Dogmy, bo fabuła jest taka, rodzimy się jako książę, potem się okazuje, że mamy tam tron przejąć, a potem mamy jakiegoś gościa, który podaje się za nas, nas strącają do lochu i przylatuje smok i kradnie nam serce. Dokładnie to samo, co w części pierwszej praktycznie. I wiecie, tam jest niby jakaś ta historia, ta intryga z odzyskiwaniem tego tronu i tak dalej, ale jeżeli mam być z wami tak absolutnie szczery, to przez całe ponad 50 godzin, które spędziłem z tym tytułem, no cóż, miałem fabułę totalnie w dupie, nie? Ale tak absurdalnie wręcz w dupie, nie interesowała mnie ta historia w ogóle. I muszę wam przyznać, że to jest chyba już tak na dzień dobry, zacznijmy od jakiegoś takiego minusu tej gry, tak? No na autentycznie dawno, szczerze mówiąc, nie miałem czegoś takiego w żadnej grze wideo, żeby mieć totalnie nalane na, wiecie, na historię, nie? To nie świadczy dobrze, ale spokojnie później będzie dużo, ale to dużo lepiej. Moi drodzy, porozmawiajmy sobie na temat gameplayu. Tutaj się najbardziej będę starał wam rozwinąć, ponieważ oto on stanowi ten taki core rozgrywki, tak? Więc na samym początku gry mamy bardzo zaawansowany kreator postaci. Muszę wam przyznać, że chyba jest to najbardziej zaawansowany kreator postaci, jaki istnieje. Możemy sobie zmienić naprawdę wszystko. Od kącików ust, przez spiczastość naszego nosa, do naszych, do koloru oczu, szerokości ich rozstawienia. Ja wiem, że to wszystko było w poprzednich kreatorach postaci, jednak tu mi się wydaje, że jednak takie opcje takiego uplastycznienia ciała naszego bohatera zostały posunięte najdalej. No i wiecie, tam siedzimy sobie po to, żeby robimy tą postać, tylko po to, żeby potem założyć jej na łeb capture hełm, jakąś czapkę i tej twarzy za bardzo nie widzieć. No i w momencie, w którym sobie stworzymy postać, moi drodzy, no to mamy do wyboru kilka klas postaci, tak zwanych klas początkowych. Mamy, wymienię kilka z nich, mamy, słuchajcie, maga, mamy takiego maga bardziej, że tak powiem, ofensywnego, mamy łucznika, mamy złodzieja, mamy wojownika, tak, z mieczem i tarczą, i to właśnie na niego postanowiłem postawić w moim przejściu. Taki, wiecie, mega klasyczny styl. No i co? No i zaczynamy grę, słuchajcie, tak? To, co mi się już od razu wam mówię, chciałem powiedzieć, na maksa podoba, to cała ta konstrukcja tego systemu pounów, który mamy w grze. Ponieważ, moi drodzy, w tytule nie będziemy chodzili absolutnie sami. Będziemy mieli do dyspozycji jednego pionka, tak, pouna, którego sobie stworzymy też w bardzo zaawansowanym kreatorze postaci. Ja zrobiłem sobie szarego, małego kota czarodzieja, który miał mi symbolizować mojego kota, którego mam w chałupie. Mały i gruby, wszedł idealnie. No i generalnie rzecz biorąc, te pouny, tak, no to nie są to postaci fabularne w żaden sposób. Poza tym oczywiście naszym tym głównym pierwszym, tak, ponieważ do niego możemy sobie dokoptować jeszcze dwie takie osoby. I generalnie rzecz biorąc, ten właśnie system tych pionków jest czymś, co bardzo mocno wyróżnia Dragon's Dogma 2 na tle innych gier z gatunku RPG. Że mówię, o co chodzi. W grze nie ma jako takiego multiplayera, tak. Też tak jak wam mówiłem, te postaci w drużynie
które będą z nami podążać, no nie są w ogóle brane pod uwagę przez fabułę, poza tym jednym. Mimo to, chyba w żadnej innej grze, grając offline, z drużyną stworzoną z postaci sterowanych tylko i wyłącznie przez komputer, nie czułem się prawie tak, jakbym grał z jakimiś innymi graczami. Pony to naprawdę niesamowity system, ponieważ generalnie rzecz biorąc, będziemy je wyciągnąć, w sensie najmować z takiego tam powiedzmy, z takiej otchłani, tak, w grze, które będziemy mogli spotkać, przejścia do nich tam w przeróżnych miejscach, czy to na drodze, czy w mieście, czy gdziekolwiek indziej. No i będziemy mogli korzystać z tych pounów, które są jakby towarzyszami innego gracza w innym świecie, tak? I naszego pouna też ktoś może wypożyczyć. Oczywiście to się dzieje jakby poza naszą grą, tak? To nie jest tak, że biegniemy po mapie i nagle ktoś nam zakoci naszego pomagiera, ale w momencie, w którym bierzemy na przykład czyjegoś tego pionka, tak, no to on ma zapisane w swojej, nie wiem, growej pamięci, w swojej growej głowie rzeczy, które z tym graczem drugim poodkrywał. Czyli będziemy mieli sytuację na przykład, że będziemy podążali ścieżką i nagle jeden z pionków powie: słuchaj, kiedy ostatnio eksplorowałem z innym graczem ten obszar, no to wiem, że tam spotkaliśmy skrzynię w tamtym miejscu, jeżeli byś zechciał, to mogę cię do niej pokierować. I mi w tym momencie opadła, moi drodzy, szczęka, tak? No i podążamy wtedy z naszym pionkiem i on faktycznie znajduje tą skrzynię. Ale to nie jest wszystko. Pony generalnie rzecz biorąc mogą udzielić nam informacji na temat questów, pod warunkiem, że już kiedyś ktoś danego questa skończył ze swoim, tak tym, wiecie, właścicielem, tym graczem, tak? Bo pony się do nas zwracają per master, więc ze swoim mistrzem. No i wielokrotnie miałem sytuacje, w których na przykład przychodziłem quest, a nagle mój poun mówił: słuchaj, wiesz co, ja kojarzę, jak to rozwiązać, chyba wiem, gdzie musimy pójść, pozwól, że cię je zaprowadzę, nie? No coś absolutnie świetnego, słuchajcie, same też te połony są bardzo mocno inteligentne pod takim kątem, że doskonale wiedzą, w którym momencie nas leczyć, w momencie, w którym na przykład będziemy walczyli z jakąś dużą bestią, tak, i bestia nas wrzuci do góry, będziemy spadać na dół, no to nasz połon ma szansę nas złapać. Na przykład połon mag, bo ja takiego sobie zrobiłem, tego mojego głównego towarzyszącego, będzie mógł nam zaklinać broń. No powiem wam szczerze, że zarówno te dialogi między nimi, teksty, które one do nas rzucają i ta właśnie ich interakcja ze światem, tak, typu, że właśnie potrafią nas gdzieś zaprowadzić, coś podpowiedzieć, to sprawiało, że momentami czułem się, jakbym grał wręcz z żywymi ludźmi. I też, jeżeli chodzi o te połny, to nie mamy takich sytuacji, że nie wiem, któryś się zawiesi, zablokuje, nie wie, co ma robić. Każdy z nich jest przydatny i ten właśnie management tych pionków, moi drodzy, jest mega, ale to mega istotne, tak? Tutaj musimy sobie zrobić taką, wiecie, drużynę, że tak powiem. No ja jako postać, która walczyła przez pierwszą połowę gry jako wojownik, następnie zmieniłem na Mystic Spearhead, czyli takiego gościa z włócznią, bo to zawsze miałem przy sobie mojego czarownika, tak, jeszcze jakiegoś jednego wojownika, na przykład z wielkim mieczem, który mnie wspomagał, i najlepiej łucznika, żeby szył z daleka ze strzał. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, możemy na przykład kazać naszym pionkom eksplorować, tak, i oni będą zrywać za nas te jakieś tam krzaczki, otwierać skrzynki. Naprawdę to jest chyba taka rzecz, która dla mnie była na maksa świeża w tym tytule i szczerze mówiąc zachwyciła mnie bardzo, ale to bardzo mocno. Dobra, słuchajcie, bo o tych połonach to jeszcze można byłoby gadać bardzo długo, ale teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, mianowicie jest to system walki w tej grze. Słuchajcie, system walki, jeżeli miałbym być z wami szczery, najbardziej przypomina mi gry z serii Monster Hunter. Otóż w grze, co na początku może przeszkadzać, szczególnie osobom, które są, wiecie, zafiksowane na Soulsach, tak? Oczywiście Dragon's Dogma absolutnie Soulsem nie jest, żeby nie było. No to będzie mi było się na przykład ciężko przedstawić na to, że nie ma tak zwanego lokowania się na przeciwniku, tak? Czyli to my będziemy musieli non-stop tam machać kamerą, ustawiać się do niego, żeby go atakować. Dodatkowo jeszcze, jeżeli się nie mylę, to tylko jedna postać posiada unik, jest to złodziej, tak? Czyli nie możemy sobie, wiecie, zrobić sidestepa na bok i tak dalej, nie? Kiedy ktoś nas chce zaatakować, ale mimo to walka wypada świetnie. Podczas walki będziemy korzystali ze swojego standardowego uzbrojenia, tak? Będzie to, wiadomo, łuk, miecz, tam tarcza i tak dalej, ale będziemy mieli także zestaw bodajże 4 różnych zdolności. Tutaj na przykład w wypadku Mystic Spearheada będziemy mogli się otoczyć taką bańką energii, dzięki której będziemy odporni na ciosy przez bodajże 8 sekund. Będziemy mogli na przykład za pomocą naszego tutaj wojownika zacząć bić w swoją tarczę, aby przeciwnicy skupili się na nas, a potem nasze połony będą mogły dokonywać dzieła, tak? Generalnie rzecz biorąc, jeżeli jeszcze chodzi o walkę,
no to kurczę, muszę wam przyznać, że jest cholernie, ale to cholernie dynamiczna, tak? To połączenie właśnie tych wszystkich skilli, które będziemy mogli robić. Tam jest ich masa, słuchajcie, w zależności od klasy postaci, tak? Ale będziemy wyskakiwali w powietrze, tam przebijali mieczami, robili szarże, ogłuszali tarczami. Cuda wianki, jak to się mówi. Czy nie wiem, czy kurczę robili swój duplikat, który będzie tam za nas walczył, jak jesteśmy tym Mystic Spearheadem. Te właśnie zdolności w połączeniu z tym, że nasza drużyna też bardzo żywo reaguje w trakcie walki, sprawiają takie wrażenie, że kurczę momentami, już w późniejszym etapie gry, słuchajcie, było mi wręcz żal potworów, na które rzucaliśmy się we czwórkę, tak? Wiecie, no kurczę, jeden ładuje eksplodującymi strzałami, drugi kosi wielkim mieczem, trzeci mrozi, a czwarty, czyli wy, będzie tam tłukli tym swoim toporkiem, czy czymś potwora, który jest przybity do ziemi, leży, ledwo się rusza i wiecie, cztery osoby na raz tłuką. Takie trochę było, nie wiem, dla mnie dziwne, kojarzyło mi się z jakimiś, nie wiem, kurczę, kibolskimi ustawkami wręcz, nie? Wiecie, hura na jednego! Tak, to jest bardzo fajne. Dodatkowo jeszcze, w trakcie pojedynków, jeżeli będziemy walczyli z tymi co większymi bestiami, oto mamy totalnie rewelacyjny patent, znany na przykład z Shadow of the Colossus, tak, w którym będziemy mogli wskoczyć na danego potwora, wspiąć się na niego i uderzać go w jakiś newralgiczny punkt. I to jest cudowne, bo na przykład kiedy walczymy z jakimś gigantycznym cyklopem, no to skubaniec ma skórę twardą jak, nie wiem, jak kamień, tak? Ale wiecie, jest raczej bardzo odporny na nasze ciosy. No ale w momencie, w którym wespniemy się na jego głowę i wbijemy mu sztylet w oko, no to koleżka już zupełnie inaczej zaczyna rozmawiać. Tutaj to wspinanie jest naprawdę super zrobione, ponieważ niektórzy z naszych przeciwników będą mogli się wzbijać w powietrze też razem z nami na przykład na grzbiecie i próbować nas z siebie zrzucić. Dodatkowo jeszcze wrogowie, słuchajcie, w momencie, w którym są już tak mocno przyszpileni do, powiedzmy, do muru, stają się dużo bardziej agresywni, próbują uciekać, zaczynają się jakoś dziko szamotać, zaczynają odpalać ataki z taką częstotliwością, jakby po prostu mieli niczym kamikadze postawić totalnie wszystko na jedną kartę. To mi się podobało, muszę wam przyznać, na maksa i każde z tych starć, niezależnie od tego, czy było długie, czy było krótkie, no robiło na mnie naprawdę mega dobre wrażenie. Porozmawiamy sobie może troszeczkę na temat samych przeciwników. Ogólnie rzecz biorąc, przeciwników mógłbym podzielić wam na dwa typy. Ci mali i ci więksi. Słuchajcie, że mówię, o co chodzi. Przeciwnicy mali najczęściej występują w grupach. Będą to przeróżne gobliny, szkielety, zombiaki, takie wiecie, jaszczuroludzie w kilku różnych wariantach i te bestie większe, tak? Czyli te, z którymi walki przypominają takich, powiedzmy, mini walki z bossami. Będą to jakieś przeróżne chimery, czyli połączenie lwa z kozłem i z wężem. Będą to przeróżne gryfy, oczywiście smoki, tak? No bo tutaj przecież nie mogłoby zabraknąć smoków. Ogromne golemy, już o nich mówiłem, cyklopy, jakieś trolle, kurczę, to co oprócz samego ich wyglądu, bo one naprawdę są zrobione zajebiście, wyanimowane też są świetnie, wiecie, mają gęste futra, których tam uczepiają się bohaterowie i tak dalej, to też ich taka mimika tych gęb jest zrobiona naprawdę bardzo dobrze, słuchajcie. Tutaj jak, wiecie, troll wam zaczyna się drzeć, no to widać ten taki wściek na jego gębie i to też muszę wam przyznać, że podobało mi się na maksa, aczkolwiek ogólnie rodzaje przeciwników uważam, że w grze jest za mało. No bo w pewnym momencie, nawet teraz postaram się wam wymienić tak jednym ciurkiem wszystkich, może mi się uda. Ja zapamiętałem, słuchajcie, smoki z tych oczywiście większych, trolle, cyklopy, chimery, gryfy i cholera, aha, no i chyba wszystko. Z małych, no to szkielety, zombie, gobliny w kilku rodzajach, takich mniejszych, większych, jacyś złodzieje, wilki, jaszczuroludzie i to... Też chyba wszystko. To akurat można powiedzieć, że to nie było tak różowo pod tym kątem, że w pewnym momencie gry, no cholera, brakowało mi jakichś nowych bestii do ubicia. I żeby tak już nie cukrować jeszcze na zakończenie o tej walce, a no to nie, jeszcze chwilę podcukruję. Słuchajcie, jeszcze a propos tej walki, to jest totalnie zajebiste, że czuć taką tą mięsistość tych starć. Jak wbijamy po prostu klingę w kark jakiegoś wielkiego maszkarona, to aż czuć po prostu, jak to ostrze się w nim zagłębia. Wiecie, jucha trycka, potwór się wije, naprawdę totalnie zajebiste. Ale właśnie, żeby nie cukrować, no to muszę wam przyznać, że w kilku szczególnie zamkniętych pomieszczeniach, w jakichś na przykład jaskiniach i tak dalej, w momencie, w którym walczyłem z dość dużym gronem rywali, oto często na ekranie robił się tak wielki chaos, że powiedzmy potrafiłem, wiecie, wpaść pomiędzy przeciwników i oni nie byli w stanie mi dać w ogóle
dokonać jakiegokolwiek ruchu, ponieważ w grze mamy system staminy, tak? I tutaj wiadomo, że ataki nas kosztują, te zdolności nas kosztują staminę, wszystkie skoki, biegania i tak dalej. No i przez taką tą nawałnicę, wiecie, ataków, tego bitewnego zgiełku w trakcie rozgrywki, no czasami się w tym gubiłem, ale nie na tyle też, żebym jakoś tam strasznie nad tym płakał, tak? Dobra, słuchajcie, przejdźmy tak naprawdę do takiego chyba, no moim zdaniem już kolejnego bardzo dużego plusu tego tytułu, mianowicie jest to jego ogólna hardkorowość, tak? I to jest coś, co ja w grach absolutnie uwielbiam. Pogadajmy o tym, słuchajcie. Generalnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda następująco, że gra ma w ogóle, słuchajcie, jeden rodzaj zapisu. W sensie mamy jeden zapis, tak? Mamy zapis, w sensie taki, który nam robi gra i my też sobie możemy sami tam zapisać w gospodzie. Ale jeżeli na przykład zrobimy coś, co jest nieodwracalne, typu nam ktoś tam zginie, no to nie ma już przełączenia, słuchajcie, wiecie, na jakiegoś poprzedniego save'a sprzed 3 godzin. Nie, jest jeden save. Czyli nasze decyzje w tej grze są ostateczne. Straciliśmy coś, nie wiem, nie wypełniliśmy jakiegoś zadania, nie ma opcji, życie toczy się dalej. Musimy w tym, moi drodzy, trwać. Dodatkowo jeszcze gra nas absolutnie nie trzyma za rączkę, ale to o tym wam powiem przy okazji sidequestów. Moi drodzy, gra generalnie oprócz tych save'ów, o których wam mówiłem, ma dość mocno, jakby to powiedzieć, interesująco zrobioną szybką podróż, że tak to powiem. Ponieważ słuchajcie, żeby w grze podróżować szybko, co niejednokrotnie będzie nam się cholernie przydawało, potrzebujemy odpalić w danym mieście, w danej lokacji taki kamień, nazwijmy go Port Krystal, tak on chyba tak się w ogóle nawet nazywa. No i dopiero wtedy, kiedy go uaktywujemy, no to jeszcze wtedy nie możemy się swobodnie przenosić pomiędzy jednym a drugim, tylko musimy użyć przedmiotu, który nazywa się Fairy Stone, tak? I te Fairy Stone'y są raz, że cholernie ciężko dostępne, dwa, że są drogie jak ten, to będzie sprawiało, że każde wasze kolejne, że tak powiem, kolejne wasza szybka podróż będzie przez was musiała zostać bardzo mocno zaplanowana i będziecie musieli naprawdę ciężko zastanowić, czy tego Fairy Stone'a wykorzystać, szczególnie na początku gry, no bo ja przyznam, że skończyłem grę mając ich chyba już z 20 w kieszeni, więc to nie był problem. No to problemem są te Port Krystale, tak? Ponieważ Port Krystal, słuchajcie, możemy sobie kupić też za realne pieniądze, ale o tym pogadamy sobie już na końcu. No i możemy go postawić i jakby stworzyć sobie samemu taki ten checkpoint, tak? I tych port krystali jest potwornie mało. Naprawdę, słuchajcie. I generalnie, wiecie, no taka szybka podróż to w grach nigdy nie staje się jakąś mechaniką, tak na dobrą sprawę, no bo odkrywamy jakieś miejsce, klikamy, lecimy i tyle. Tutaj tak nie ma, dlatego bardzo często będziemy musieli podróżować, no po prostu na piechotę, tak? Ponieważ nie ma żadnych, wiecie, koni dla naszej drużyny. I te elementy eksploracji tych podróży podobały mi się jak jasna cholera. Słuchajcie, na każdą z takich podróży musimy się odpowiednio przygotować. No, nie będziemy przecież zawalali sobie plecaka, nie wiem, zgniłymi jabłkami, bo jedzenie w tej grze gnije. Uwielbiam to. Dodatkowo będziemy musieli mieć na przykład zestaw do rozbijania namiotów. No, wypadałoby też wziąć ze sobą jakieś latarnie, ponieważ gra posiada cykl dnia i nocy. A do latarni wypadałoby wziąć olej, tak? Mi się to kojarzyło z takimi przygotowywaniami się troszeczkę na zejście do dungeonu w grze Darkest Dungeon, gdzie czasami od naszego zwycięstwa lub też porażki zależały naprawdę mega małe szczegóły, jak na przykład niewystarczająca ilość pochodni. No, że tutaj to nie jest aż tak hardkorowo zrobione jak w Darkest Dungeon, ale nadal jest. No i moi drodzy, powiem wam tak, generalnie rzecz biorąc, właśnie owe takie te pola namiotowe, o których wam mówiłem, w sensie te namioty, które możemy kupić, też są cholernie istotne, ponieważ no, tylko tutaj się ze mnie teraz nie śmiejcie, bo to jest specyfika tej rozgrywki. Niektóre moje dojścia z miasta do miasta potrafiły mi zająć po jakieś 2 godziny, słuchajcie, no bo a tu trafiłem na jakąś jaskinię, a tutaj ktoś mi dał taki mikro sidequestik, żebym tam go, nie wiem, odeskortował gdzieś. A to, wiecie, straciliśmy energię, a w grze jest w ogóle super zrobione, że jak zbieramy obrażenia, no to nasz pasek zaczyna się w pewnym momencie permanentnie skracać, aż do momentu, w którym nie odpoczniemy sobie przy ognisku, nie? Więc właśnie te ogniska były mega, ale to mega ważne. Na ogniskach jeszcze możemy sobie piec, słuchajcie, te steki. Jest to określone bardzo fajnym filmikiem ze smażącym się mięskiem, no bo kto nie kocha, jak się mięsko smaży, ja przynajmniej bardzo lubię. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, tak jak wam mówiłem, tutaj te podróże między lokacjami potrafią być naprawdę cholernie długie, ale możemy sobie też skrócić za pomocą takich powozów, tak? Powozy są w mieście, znaczy każdy z miast ma dwa powozy, każdy z nich jadący w innym
kierunku. Oczywiście to też nie ma tak lekko, że wiecie, wybieramy sobie lokację, gdzie chcemy jechać, naciskamy guzik i kit, nie? Te oxkarty, bo tak to się w grze nazywa, przyjeżdżają o odpowiednich porach. Tam oczywiście czas sobie będziemy mogli przeskipować, no bo to byłoby już totalne przegięcie. No i wiozą nas tylko i wyłącznie w jedno miejsce, tak? No ale to, wiecie, nie byłoby wcale takie łatwe, no bo tak jak wam mówiłem, w grze będziemy pokonywali ogromne odległości. No i jadąc na przykład takim wózkiem, mamy opcję doze off, czyli takiego odpadnięcia, przykimania sobie, nie? No i jak sobie kimniemy, no to nie gwarantuję wam, że na przykład nie obudzi was ryk ogromnego golema, który postanowił rzucić kamieniem w ten wasz powóz, rozbijając go na stertę w drzask, a wy wraz z swoją drużyną jesteście wybudzeni i musicie nagle stawić czoło bestii. Wiecie, tutaj właśnie, i to jest właśnie super, nie? Że tutaj nawet taka, no to nie jest szybka podróż, tylko właśnie nawet taka ta wycieczka tym powozem może okazać się naprawdę fajną przygodą, tak? No i nagle, wiecie, z pozornie sielankowego wyjazdu okaże się, że kończycie w środku nocy z armią szkieletów wokół was. I ciemno, i zimno, i zaraz zginiecie i będzie dupa, nie? No, tak wielokrotnie miałem takie sytuacje. Dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o tą całą tą eksplorację, no to muszę wam powiedzieć też, że teren, po którym będziemy chodzić w grze, kurde, podobał mi się. To wiecie co, to nie jest taka mapa otwarta jak powiedzmy w Skyrim, że stoimy w punkcie A i nagle stwierdzimy, że dobra, idę na przełaj, tam skręcam o 90 stopni w lewo i zaginam przed siebie, na pewno gdzieś dojdę. No tutaj mamy jakieś, wiecie, urwiska, rzeki, w ogóle nasz bohater nie może wejść do wody i gra tak trochę chyba do nas puszcza oko ze śmiechu, no bo on jak wchodzi do wody, jakieś macki go tam zaczynają motherfuckerować i on umiera, nie? Czyli no nie ma pływania w tej grze i już, nie? No i często będziemy musieli na przykład właśnie, żeby dochodzić z punktu A do punktu B, przez jakieś jaskinie przechodzić, wspinać się na jakieś góry i tak dalej. To też, wiecie, z czym mi się kojarzyła ta eksploracja? Trochę z The Legend of Zelda, ale to bardziej chodziło o ten takie poczucie odkrywania czegoś samemu, tak? Naprawdę, to było bardzo fajne, aczkolwiek tu muszę wam powiedzieć, że też, no dla mnie to jest plus, ale dla całej masy osób to może być minus. No ja miałem to szczęście, że mogłem naprawdę w okresie, kiedy wyszła Dragon's Dogma, mocno sobie w nią pograć, tak? I mogłem sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, 5 godzin w ciągu doby pograć sobie w sam ten jeden tytuł. No ale gdybym, nie wiem, kurczę, nie miał na to czasu, tak? I miałbym przez 2 godziny wybierać się na wycieczkę w grze, na końcu której mógłbym zginąć i save mnie cofnął do akcji sprzed tą wycieczką, o to pewnie bym się wkurzył, nie? To jest, wiecie, taka eksploracja, którą można troszeczkę przyrównać do grzebania łyżką w, nie wiem, do przekopywania tunelu za pomocą łyżeczki, nie? Powoli, powoli, ale jakże satysfakcjonująco. Moi drodzy, jeszcze chciałbym wam dodać, że gra posiada cykl dnia i nocy oraz zmienne warunki pogodowe. Tak jak zmienne warunki pogodowe tutaj za bardzo nie mają na żadnego wpływu, za to już ten cykl dnia i nocy jak najbardziej tak, ponieważ w nocy, co jest cholernie upierdliwe, szczególnie na początku gry, pojawiają się, wiecie, duchy, które mogą na przykład opętać naszych połnów, żeby ci się rzucili na nas, tak? Mamy zombiaki, które są piekielnie po prostu wytrzymałe. Mamy całą masę szkieletów, które wyłażą z podziemi i też są cholernie niebezpieczne, dlatego na samym początku gry, kiedy zapada noc, no to nie będziecie szczęśliwi, moi drodzy, absolutnie wam to gwarantuję. Co do jeszcze samej eksploracji, to może wspomnimy troszeczkę jeszcze o miastach w grze. Są fajne, powiem wam tak, są okej, okay, nie? To nie jest nic, czego nigdy nie widzieliście, to też nie jest nic, co jakoś sprawi, żebyście robili wielkie, wielkie wow, tak? W miastach możemy sobie kupić jakoś tam, wiecie, swoją chałupę, mamy standardowe sidequesty, kupców przeróżnej maści, jest po prostu okej. Okay. Są klimatyczne, tak wam powiem. Są takie bardzo średniowieczne, klimatyczne i też się uznaje za plus. Moi drodzy, teraz czas na przejść sobie troszeczkę do sidequestów, o których wam na początku tej recenzji trochę powiedziałem, tak? Mianowicie fakt, że są one absolutnie nas nie prowadzące za rączkę i tutaj muszę wam powiedzieć o kilku rzeczach. Mianowicie niektóre sidequestów mają jakiś tam swój czas ważności, powiedzmy, tak? No bo wiecie, mała dziewczynka, która leży chora z raną od wilka pod drzewem w lesie, no nie przeżyje tygodnia, nie? I musicie ją, wiecie, powiedzmy, uratować szybko. Dodatkowo też wszystkie te questy absolutnie nam nie mówią, znaczy absolutnie nas nie prowadzą za rączkę. To mi się kojarzyło na przykład z Sinking City, bardzo mi się to podoba. Podajmy przykład, słuchajcie, musisz dowiedzieć jakieś informacji od gościa,
który ją ma, nie wiem, jest w barze. No i nie mamy jakiegoś, wiecie, znacznika na mapie, tylko musimy iść do baru i znaleźć gościa, nie? Pytając się różnych ludzi. Też jeżeli chodzi o sidequesty, dość rzadko zdarza się, żeby ktoś do nas podbiegł i powiedział: o, panie z mieczem, mam dla ciebie tutaj zadanie, czy byś nie zechciał go wypełnić? Tutaj postaci są raczej takie bardziej, wiecie, nieufne, jeżeli chodzi o gracza. No i musimy sami o te questy zagaić, tak? Niejednokrotnie spotykałem się z sytuacją, że dopiero po wybraniu jakiejś opcji dialogowej ktoś mi owego questa udzielił, ale to jest też spokojnie, podobało mi się to. I też sprawia takie poczucie, że ja na przykład wiem, że pewnie dużo sidequestów w grze nie zrobiłem po prostu, no i pewnie będę grał znowu, ale to jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy. Jeszcze a propos tych questów, no to taka właśnie ta ich swoboda robi naprawdę mega robotę. Przypominam wam, że w grze można zabić absolutnie każdego, tak? Od sklepikarza do handlarza bronią, przez nawet jakieś postaci fabularne i jest to mega, ale to mega ciężkie do cofnięcia. Ja na całe szczęście w swojej rozgrywce zamordowałem, w sensie zginął mi przypadkiem w trakcie jakiegoś tam wejścia goblinów do miasta, bo czasami tak się też zdarza, jakiś sklepikarz. No i jakbym się uparł, no to mógłbym go, wiecie, uratować, tak? No ale nie robiłem tego, uratować się możemy w takiej kaplicy później, albo używając specjalnego kamienia, ale raczej tego kamienia nie będzie wykorzystywali na NPC-ów, no bo jest cholernie, że tak powiem, drogi i taki ciężko osiągalny, tak? Dobra, a propos tych jeszcze sidequestów, to tak, to co mi się podobało, to posłuchajmy się przykładem. Miałem sytuację, już tam wam nie powiem, czy jest koniec gry, czy początek, czy już tam po całej grze, że musimy pojednać królową z jej synem, tak? Ale królowa za cholerę nie chce wyleźć z tego swojego pokoju, jest uparta i mówi, że po prostu no nie pójdzie, ona się z nim nie zgodzi, ją to gówno interesuje. Jak kurde chodzę, kombinuję, mówię, co tu zrobić, nie? Co jej przynieść? Próbowałem naprawdę na 100 różnych sposobów, aż w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, dosyć tego, najwyżej będę miał przerąbane i zadźgają mnie zaraz w zamku, tak? Zepsuję sobie grę. Biorę ją pod pachę i niosę, nie? I skubana zaczęła mi się wyrywać. Raz mi się nawet wyrywała, to pobiegłem za nią i znowu ją capnąłem. Zaniosłem tego pokoju syna i wiecie, dowiedziałem się, że quest został wtedy zaliczony. I takich sytuacji jest, słuchajcie, naprawdę cholernie dużo w grze. Będziemy na przykład mogli niektóre questy będziemy mogli na przykład rozwiązać w zły sposób. Ja wam powiem o jednym questie. Była taka akcja, że koleś tam w pustynnej wiosce miał strasznego fioła na punkcie okultyzmu i on poszukiwał jakiejś tajemnej księgi i wypowiedział jakieś zaklęcie, przez które wybuchło mu oko, ale on bardzo by chciał być cholernie bogaty, więc chce spróbować jeszcze z innym tomem tej księgi i wiecie, no może tym razem się uda. No i się dowiadujemy, że w momencie, w którym on by wypowiedział zaklęcie z tej księgi, no to zostanie zamieniony w piasek, tak? I to zginie wraz ze swoją rodziną. Więc słuchajcie, musimy znaleźć gościa, który zajmuje się robieniem podróbek, które wyglądają identycznie, ale nie mają mocy danego przedmiotu. I wiecie, jedziemy do gościa, prosimy go o wykonanie kopii niemagicznej, magicznego tekstu. Czekamy na odbiór śpiący w knajpie albo pijąc z naszą ekipą w barze. Wracamy do tego chłopa, dajemy mu ten w sensie spreparowany dokument okultystyczny. No i wiecie, on tam wypowiada te zaklęcia, one nie działają. No i kurczę, jest nieszczęśliwy, ale stwierdza, że dobra, kit z tym okultyzmem, skupię się na rodzinie i na robocie. A potem ja czytałem, że na przykład jakbyśmy mu dali tą dobrą książkę, tak, no to on zamieniłby się w piasek i cała jego rodzina też. Tak więc widzicie, tutaj te sidequesty moim zdaniem są zrobione rewelacyjnie. Cholernie mi się podobały i jest bardzo mało takich kretyńskich zadań typu idź do wioski i wybij 10 potworów. Wiecie, o co chodzi, nie? Tego jest cholernie mało i robi to naprawdę mega dobrą robotę moim zdaniem. Dobra, słuchajcie, pogadajmy sobie troszeczkę na temat grafiki i muzyki. Zbliżamy się już powolutku do końca tej recenzji, zaraz zrobimy sobie podsumowanie. Pod kątem graficznym, no powiem wam tak. Modele postaci przeciwników super. Momentami otoczenie robiło naprawdę mega wrażenie. Bardzo dobre. Cholerne spadki animacji. Naprawdę mocne, tak? I dla niektórych mogą, czy może inaczej, one nie są takie, że one psują grę, nie? Ale no, ja mam dość dużą tolerancję na takie rzeczy, ale wiem, że ludzie nie mają, więc tutaj można, parę osób może się tym zdenerwować. Też bardzo mi się podobała gra świateł, jak na przykład przechodzą, wiecie, promienie słoneczne przez korony drzew, w momencie, w którym będziemy eksplorować bardzo takie fajnie zrobione jakieś wielkie świątynie, tego typu rzeczy. Grafika jest okej, wręcz nazwałbym ją dobrą,
Ale to wiecie, to nie jest nic takiego, że nie miałem w tej grze ani razu takiego momentu, żeby zrobić wow, nie? Być wow, ale to piękne. Tak nie było, aczkolwiek uważam, że to solidna robota, tylko źle zoptymalizowana, nie? Że po prostu mamy tutaj problemy z tymi spadkami tej płynności. Jeżeli chodzi o muzykę, no to jest z nią trochę w tej grze jak z fabułą, mogłoby jej nie być. W sensie, no wiecie, no kurczę, jakieś barokowe momenty, motywy, jakieś kurde chórki, srurki, ale... Kurczę, nie były to chyba jakieś takie świetne, bo nie zapamiętałem ani jednego motywu muzycznego z tego tytułu, ani jednej muzyczki w trakcie walki, więc tutaj myślę, że nie jest to nic specjalnego. No i dobra, słuchajcie, musimy sobie to wszystko jakoś generalnie rzecz biorąc podsumować i teraz będę mówił, moi drodzy, trochę na temat no chyba tej największej kontrowersji, tak, która się ukazała i która mnie, jako też recenzenta gier, no nie oszukujmy się, dość mocno zabolała i to chyba nie wkurzyłem się tak dawno na nic w branży jak na tą sytuację. Mianowicie, w momencie, w którym ogrywałem grę przed premierą, nie było w niej żadnego sklepu z mikropłatnościami, tak, no i dobra, ale później się okazało, że owe mikropłatności są, no więc wchodzimy na sklep, patrzymy co tam jest i kurde... No powiem wam tak, no to jest to dla mnie trochę żałosne, nie? Że możemy wydać 60 parę złotych na to, żeby dostać zestaw namiotów, które są lżejsze i mniej nam ważą w plecaku, nie? Naprawdę, czy możemy za 13 zł kupić, i ja przecierałem oczy z wrażenia, to kurwa mać, muszę sprzeknąć, wybaczcie mi. Słuchajcie, możemy kupić sobie ten Port Crystal 1 za 13,50, tak? Czy tam 14, postawić go sobie i tyle. Ale jeżeli potrzebujecie ich 5, no to musicie wydać 60 zł wtedy już, nie? Cholernie to wszystko głupie, no i powiem wam szczerze, że tak... Ja odczuwałem coś takiego, że mechanika gry opiera się na tej hardkorowości. Na tych zapisach gry, które są bezlitosne, na tych długich podróżach, na tym planowaniu tych podróży, na tych długich wycieczkach, jak na przykład właśnie w tym powozie, o którym wam mówiłem, tak, który potrafił zostać rozbity dosłownie w pył przez potwory. I zastanowiłem się tak, mówię, kurczę, a gdybym na przykład był takim, wiecie, super snobem i miałbym, nie wiem, w kieszeni te 5 stówek na rozwalenie sobie na pierdolety do Dragon's Dogma, to ja bym grał w praktycznie inny tytuł, nie? No w momencie, w którym byśmy sobie na przykład za stówkę kupili z 10 takich tych port krystali i porozmieszczali na całej mapie, no to już w tym momencie tak naprawdę cała ta mechanika tego, wiecie, chodzenia, szykowania się na te podróży idzie totalnie w diabły, nie? Akurat w tym negatywnym tutaj sensie. No i kurczę, mi to trochę zepsuło smak, ale wiecie też co? Generalnie rzecz biorąc, to wiecie, no nikt nam nie każe kupować tych mikrotransakcji, ale nie róbmy czegoś takiego, że recenzenci nie dostają na ten temat informacji przed wrzuceniem recenzji. No kurwa, bo to jest po prostu nieuczciwe w stosunku do konsumenta. Tak po to firmy dają kody do recenzji wcześniej niż przed premierą, żeby dostać, wiecie, żeby powiedzieć o produkcie takim, jaki on jest, nie? A nie takim, jak twórcy stwierdzili, że recenzenci powiedzieli, a potem jest inaczej, nie? To jest kontrowersja dla mnie mocna i powiem wam szczerze, że mi to nawet przez pewien moment bardzo mocno zobrzydziło ten tytuł, ale stwierdziłem, mówię, kurde, postaram się wyrzucić to ze swojej pamięci, nie? No i wyrzuciłem, no i bawiłem się świetnie. Słuchajcie, jeszcze wam powiem tylko na samym końcu, zanim przejdziemy do tego podsumowania. Gra posiada 2 zakończenia, w sumie to 3 i bardzo duży endgame, tak? Tak duży, że jest on też nieodwracalny i w momencie, w którym już do niego wejdziemy, no to nie możemy zajść poprzednich questów, dlatego ja się będę chyba nastawiał na drugie przejście Dragon's Dogmy, bo nie zrobiłem innej rzeczy, którą chciałem zrobić, tak? No ale też nie widziałem sensu przechodzenia kolejnych 50 godzin dla tego jednego questa, żeby ta recenzja wyszła w ogóle za miesiąc jeszcze. No i co? A się rozgadałem dzisiaj, słuchajcie, ale gra naprawdę wyjątkowa, więc myślę, że było warto. Jak miałbym ten tytuł podsumować, no to słuchajcie, no chyba nie ma co się oszukiwać, no tak jak widzicie, recenzja Dragon's Dogma 2 okazała się przed recenzją Final Fantasy VII, więc ten Dragon's Dogma był w stanie mnie odciągnąć od finala, a to jest gigantyczny plus. Tytuł podobał mi się bardzo, podobał mi się jego klimat, podobały mi się jego walki, podobał mi się genialny system pionków, podobał mi się świat gry, eksploracja. Naprawdę zajebista rzecz. Oprócz tego, że sytuacje z mikropłatnościami i z fabułą są, no nie ukrywajmy, że dość żenujące. No dobra, słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach, jak wam się podobała Dragon's Dogma. Ja już ocen chyba nie robię, tak? Ja mogę wam polecić ten tytuł jak najbardziej, jeżeli macie dużo czasu i jesteście w stanie przymknąć oko na to, że Capcom zrobił nas nieco w bambuko, nie? Z tymi mikrotransakcjami.
No więc wiecie, też możecie się tutaj buntować, no i nie kupić tej gry, tak? No ale wtedy pozbawicie się naprawdę doskonałej zabawy, no bo tutaj mamy kawał bardzo dobrego, hardkorowego RPGa akcji. Szczerze mówiąc, mógłbym wam jeszcze o tym tytule mówić, ale to byłoby chyba troszeczkę za długo. Czy polecam? Polecam jak jasna cholera, tylko musicie, wiecie, wyciągnąć sobie wnioski z tej recenzji, bo to nie jest absolutnie tytuł dla każdego. Ostatnio nawet gadałem z kumplem, że kurde stary, ta Dragon's Dogma to by nie była dla ciebie, bo ty grasz dziennie godzinę, tak? A tutaj godzinę mi czasami zajmowało na przykład oblatanie samego miasta w poszukiwaniu questów. I tyle. Dobra, bardzo wam dziękuję za uwagę. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy podobają wam się takie długie recenzje. Ja przyznam wam szczerze, że dużo lepiej się czuję w takich recenzjach jak ta. Czyli wiecie, że siadam na luzie, mam tylko tutaj wypisane rzeczy, o których wam chcę powiedzieć i zaczynam rozmawiać jak z kolegą, no bo to mi sprawia najwięcej chyba radości. No dobra, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Jeszcze raz widzimy się już niedługo w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami. Na razie, cześć.